Cześć, siemanko, Jenanek z kanału Ciupiemy po naszemu. Witam serdecznie. Taki oto sobie filmik. Idę z psami na spacer. Tak se chodzę. Nie wiem, jak wiecie, to tam mam boksera, takiego kundelka. Tak idę z nimi na spacer. I także chcę planował dzisiaj live'ika strzelić. Praktycznie no codziennie się staram coś tam zagrać, ale dzisiaj myślę, że tak, żeby się rozruszać, uderzyć w koda. Teraz jest ile? Przed drugą. Dokładnie 13:23 na moim zegarku. Nie wiem, co to będzie tam później. Także przyda, uderza w koda. Właśnie, kurde, zaś mało czasu jest, żeby uderzyć w Jeśka. Dużo, to kurde, cały czas mam jeden problem. Czas i w co zagrać. Jak go mało, to bardziej mi się chce grać. Coś zagrać, coś zrobić, coś ten. I kurde, potem właśnie są takie live'y po pół godzinki. Ile mam czasu, tyle grom. A to trochę niefajnie i niedobrze. Bo to wy też tracicie na tym, że takie live'y są. A mam nadzieję, że w ogóle mnie dobrze słychać. No. I kurde. Coś z tym będzie trzeba zrobić, jakoś to tam naprawić. Bardziej się postarać, albo co. Żeby po prostu tych live'ów było więcej, dłuższe na pewno. I z jakimiś fajnymi grami. Jak wiecie... Czego mi brakuje? Albo inaczej, jak wiecie, to przed kodem ogrywałem Battlefielda 5 i nie skończyłem tam wszystkich misji. Ale jakoś nie mam na razie ochoty tam to dokończyć. Grałem jeszcze w Elite Sniper 4, ja. I też wszystkiego tam nie mam, a fajnie się tam strzelało i te heady robiło. I jeszcze co powiem, jakby była ekipa, to tam jest fajny multik. Tam się idzie gonić po tych kurde mapkach i idzie się tam fajnie strzelać. No, ale też nie ma ekipy. Kiedyś jak świętej pamięci ekipa Zryw wspominam, kurde, tam się nie, tam jak się było w tej ekipie, to tam się nie przychodziło pograć. Tam się przychodziło na imprezy. Tam były takie jajca, co tam się działo. Pozdrawiam jeszcze wszystkich. Wszystkie te osoby, co tam były w tej ekipie Zryw. Czekaj, bo to z tej strony. Tak was pozdrawiam. Było fajnie, kurde, czasem jak tak se wspominam, to aż mi jest tego wszystkiego żal i szkoda mi jest, że nie ma już tych tej całej ekipy i w ogóle. No ale szkoda. Czekajcie, no se pieski zawołą. Chodź, Cezar, chodź. Tu idziemy dookoła i na zwrot. Chodź. On jest już trochę głuchy. Tam stoi. Idziesz, Cezar. Chodź. Pa, siotce. Chodź, Cezar, tu przejdziemy. Kurde, co to jest za uparty pies. Nic, by tam musiał iść tędy. Musiał z nim trochę pogadać, przenegocjować, żeby trochę więcej się poruszał, bo nie taki leniwy, nie? Cezar, ja sam vloga nagrywam. A ty jakieś fochy robisz. Czemu nie chcesz iść na spacer dalej, co? Ej, no nie wstydź się. Padałeś, że chcesz być w nowym vlogu. No, co się wstydzisz? Ej, no Cezar. No co się wstydzisz? No nie wstydź się. Pa, Misiek przyszedł. No, idziemy tam. Tam pójdziemy i pójdziemy na zod, ja? Tam kąsek pójdziemy, tam prosto. Pójdź. No chodź, chodź, no chodź. No idź tu. Pa, poszło, idzie. Musiał go poprosić, nie? Kapryśny pies. No i o tej ekipie. No i tak, kurde, fajnie ich wspominam. Jajca były. Fajnie się wchodziło na impreza tam na PS4 i zawsze, czy na ten 5 wiadomości,
Już było. Przy samym kliknięciu jesteś online. Gramy w to, gramy w to, gramy w to. Pójdź do tej imprezy, pójdź do tamtej. Brakuje tego. Brakuje, kurde, tego, że... No ale wiadomo. Jak to życie. Każdy ma swoje sprawy. I się wszystko inaczej toczy. Ja też nie przypuszczał, żeby da w tym miejscu, w którym jesteś, z tym kanałem, tym wszystkim, z Twitchem i w ogóle. No ale czas leci, czas pokazuje. Sytuacje, plany się zmieniają. Także różnie to tam było. I wracając do tych tematów gier. Tak do was, widzowie, kochani. A ten materiał będzie i na fejsie, i na YouTubie. Także tam sekcja komentarzy mile widziano. Taka prośba do was, żebyście tak też mnie wsparli. Wiem, że tam Wolski mnie wspierał. Znaczy, nie chodzi tam o jakieś kwestie finansowe czy coś. Nie, nie o tym godą. Godą o takim... Na przykład Wolski ostatnio parę razy przyjechał. Nanek! Kiedy Wiesiek? Kiedy Wiesiek? No i też, kurde, trzeba było tego Wieśka ograć. No ale tak godą, jak mam ta godzinka, mam półtorej godzinki, to tak... niż tam zajda, niż coś zrobia, niż tamto, no to kurde, tego czasu jest mało, nie? Teraz wystraszyłem się, że tam kurde coś jest. A to jakieś klamorstwo tam rośnie. No. Tak bym powiem, no tak się żala na tym vlogu, że kurde, nie ma czasu. Nanek, nie masz czasu, nie masz czasu, idziesz z psami na spacer, ale to zaś korzystam. O, gdzie to tu widać? Nie, nie widać. Biało widać. Tam kadzie słońce, o. No, nie uchwyci ten aparat tego, ale fajna jest pogoda. Troszkę pochmurne, trochę niebieskie niebo się przebiją. Nie jest tak fajnie, tak... kocham ten mój las. Znaczy nie mój, ale tak przy kierymieszku, nie? Fajnie sobie mogę iść, trochę przemyśleć. Kurde, zaś ten pies. No chodź, Cezar! Tu idziemy, kącek, pójdź! Idzie. Kurde, zaszczyt. Ale nie... I właśnie, tu se tak idzie trochę przemyśleć w tym lesie. Idzie on tam. Ja, idzie, idzie. Powoli, jak stary emeryt, ale idzie. Tam taką małą kropeczkę. Ale idzie. No i ten. I co ja to tam chciał padać? Że ja już tak obiecuję, bo to nie jest pierwszy filmik, że obiecuję, ale kurde mi tego nie wychodzi. Także nawiązując do tego Wąskiego, o takie wasze wsparcie, co byście tam chcieli na tym kanale obejrzeć, na Twitchu. Mi się osobiście wydaje, że brakuje mi takiego czegoś jak serie takie z gier, nie? Się odbył se, kurde, na przykład ta kampania, tam mam to ponagrywane, spróbuję to tam na YouTube'a wciepać i żeby to tam był Nanek, Nanek 12 godzin 6-godzinnej kampanii, o, na przykład. I no. I główne słowo całej kampanii. Kurde! 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 Co chwila mnie zabijali, także... Także to było główne ten. No ale też tak... Takie coś by szło zrobić. Brakuje, tak by się czuł, że zaczynam jakoś gra, jak to było te stare gameplaye, ale to tak z... I zaś właśnie potem jest taki problem, że nie ma czasu na takie let's playe robić i w ogóle i tak ten. No bo nie ma, bo to trzeba... Powiem inaczej, idzie to robić, ale ja sobie wolę live'a puścić i z wami pogadać. Tam wpadnie 5-10 osób, do mnie to jest sukces. Marzy mi się tam 100 osób, fajnie by było. Każdemu się takie rzeczy marzą. Też się marzy jakoś kolekcja gier, ale przede wszystkim mieć czas. Na serio tak. Nie czas jako taki czas, że mam wyznaczony, ale tak bardziej czas taki, nie mam...
aż taki tyle czasu, że aż się nudzi. Nie? Bo jak wam się nudzi, to wtedy macie kreatywne, znaczy kreatywne, no próbujecie coś robić, to wtedy macie multum czasu, nie macie tam obowiązków jakichś tam i jest właśnie więcej tego czasu i idzie więcej robić, dłużej posiedzieć. No a jak już są obowiązki, praca, za rok dom, żona, no to trochę będzie jeszcze mniej czasu, ale powiem, że ta moja narzeczona jest bardzo, pozdrawiam cię, jest bardzo wyrozumiało i tam mogę se pograć. Ja też, jak wiecie mnie, to ja by też tam każdemu chciał dogodzić, żeby to wszystko było ok. Czekajcie, no psa zawołał. Misiu, chodź, idziemy do domu. Chodź, idziemy na zot. Chodź. Nic. Taka anegdota. Bo to są śląskie psy. One gadają po naszym, znaczy rozumieją po naszemu, nie? I moja kochana woła: Misiu, chodź, chodź, Misiu, zapraszam cię, chodź. Chodź. Nie verstehen. Dziucha, coś do mnie gadasz, ale ja nie verstehen. Ja akurat też był chodź. No Misiek, pójdź. No i idzie. No chodź, nie, ale pójdź to ja. To jest to samo, ale... Ale tak o... Tak śmiesznie to jest, nie? Taki kundelek. Spasiony je, wiem. Mama go futruje fest. Trzeba mu zrobić na wiosnę, będzie miał dieta. Miska mu schowia i tyle. Właśnie, nie mógł ktoś tego bieżni do sprzedania. Jak ktoś ma jakąś fajną bieżnię, to dejcie znać, bo kurde, mi się nie chce latać z tymi psami, a go przynajmniej na tej bieżni zapnę i tam puszczam mu trening godzinny, nie chce tam leci, nie? Oczywiście żart. No, i tak wracając, tak jakbyście tak mogli tam powspominać w komentarzu, jako gra, czy jakbyście tam widzieli. Tak wesprzeć mnie, Nanek, zagraj w ta gra, albo Nanek, pójdź, jutro zagramy. Wiecie, jak to pomaga? Naprawdę, nie zdajecie sobie sprawy, jak to pomaga. Jak to się człowiekowi fajnie robi na duszy, umyśle i ciele, że jednak ktoś cię ogląda, nie przychodzi tak, no. Szkoda zaś gro. Cześć. Dobra, Jojda. Ale jednak, chociaż jakby kto najbardziej partoczył, tak się tego do... No, to jednak tam kibicują mi, nie? No. Także ja tam wszystkich widzów pozdrawiam serdecznie. Tak przy okazji. Ale no... Tak fajnie by było. Jakby coś takiego ogarnęło. Też miałem dużo pomysłów. Tam ekipa taką ćpiłem po naszym team, że chcą zrobić, żeby tak z widzami grać, ja. Ale to już było. I nie wróci więcej. Jak z tej słynnej piosenki. No. Tam różnych rzeczy nie da się reaktywować. Ale szkoda. Może tam za 50 lat się coś takiego uda. A tak szczerze to wątpię. No ale by da se tak działał. Pomalutku. I może. Może, albo może nie. Coś się tam urodzi. Oj, 36. Już jest 14 minut sam fanzola. Raczej tak se teraz ten to raczej nie jest synsem. No tak wszystko poukładane, znaczy powciepywane, co mi się wspomni, tak to powiem. Tak to zawsze te moje infovlogi wyglądają. Ale myślę, że to też co, że chciał padać, to się wygodą i to też jest takie potrzebne. Bo taką jak potrzeba dzisiaj coś tam nagrać, pogodać, coś tam powiedzieć, co mnie nurtuje. Jeszcze jest kwestia tego, czy to się dobrze nagrało i czy mnie dobrze słychać, czy nie słychać.
drogi tu szybkiego ruchu. Niestety, jak to w naszym kraju, piękne lasy i prześrodek dup. Droga szybkiego ruchu, rozumiesz? I te sarny, ino, jak samobójcy w te auta, dup, dup, dziki i wszystko. Ino w ta droga, w ten asfalt. Bo jest błąd. Naprawdę jest błąd. Powinni tutaj, jak jest ta droga leśna, nie? Tym zwierzętom po prostu machnąć asfalt, bo one by se po asfalcie pochodziły, nie? A tak muszą boroczki pod auta włazić. Bo one by se też po asfalcie chciały pochodzić. No. I to jest właśnie ten błąd. Ten błąd, no. Ale wracając do tego, nie, faktycznie, jak jest fajny las, jakoś puszcza, no to pizną tam, kurde, autostrada czy coś i dupa, nie? Potem biedne zwierzęta. Znaczy biedne, nie podejrzewam, że to jest spisek lakierników i blacharzy, nie? Chociaż jest z zawodu lakiernik, ale o tym tak jakichś takich informacji nie doszło, ale mi się wydaje, że to jest spisek, wiesz? Blacharze i lakierniki futrują te zwierzęta, a oni tam albo są jakieś tapsy wciepywane do tego futru, takie depresanty albo coś, bo to jest niemożliwe, nie? Normalnie, wiesz, fajne auto wyglancowane, jedziesz taką drogą i praz ci sarna przed pysk. Ale ona czeko jest, godą mówią, ja są świadkiem tego, że jechałek, światła świeciły, już przyhamował, to tak ty, nie? A ona prawie w ostatnim momencie ci praz pod kółka. Nie, tam wymanewrował, opie, tam się jeździło w rajdach, już jako. Ale nic jej nie było. Nic jej nie stało, także ominąłem nią ten. No ale ten problem też bych tam na streamie poruszył. Oj, także kończąc, bo zbliżam się do mojego domu w lesie, który jest. Ja mieszkam w lesie. I mój światłowód 500 na 50. Nie, dobra, się nie kwola, bo niektórzy się znerwują, że w wielkich aglomeracjach mieszkają i mają światłowodu, a ja w lesie mam. Jeszcze tako, po niemieckie kable jeszcze ustały, to rzek się tam wpił i światełko się oświeciło, dobre. Nie, żartuję. Panie, nakręciłem się tym filmikiem. 17 minut, dobra, to już trzeba kończyć, bo żaden tego nie obejrzy. Albo właśnie taki challenge. Jak ktoś tu obejrzy do tego czasu, nie? No nie wydawał z pieniędzami przekupywał. Nie, nie, takich rzeczy nie. Ale kurde, mo cukierka ode mnie. Jak się będę widzieć na jakim meetupie, to mo ode mnie cukierka, bo zależy czy mo dowód osobisty, to tam obejrzymy. O. 18 minuta. Ja obejrzałem do 18 minuty na nek. I ten. No, także to będzie już koniec. Dziękuję ślicznie za obejrzenie tych moich wypocin, wyplunin i moich wszystkich takich tych, choć już to nie jest wszystko. I może jak tam jeszcze będzie coś czasu czy coś, to tam wrzuca. Także zapraszam na Twitch TV. Ciupiemy po naszemu. Tam dają. Dzisiaj, którego dzisiaj? Nie pokorzy mi. Chyba 18, nie wiem. Jest jak zakochany, choć już zegarek nosza. Ale nie, idę tam puścić live'a. Coś tam pogrom, ale tak zapraszam ogólnie. Sprawdzajcie tam, polubcie tam tego Facebooka, bo tam cały czas coś daje. Tam idzie do mnie szybko napisać. W ogóle nie rozumie mody na to, żeby usuwać Facebooka i Messengera. Powiem wam tak szczerze, to tak jakby wziąć wytrzaskać w domu żarówki, nie? I świeczki świecić. Tak według mnie. Nie dość, że i tak wszyscy nas kontrolują i teraz i tak ktoś wie, że jest tu w lesie ileś metrów od chałupy i nagrywam tego vloga i po prostu robi przesuwo dali, nie? Bo to nic nie robię takiego złego. Ale to, że ktoś tam jest przez Facebooka kontrolowany i w ogóle i mu się to nie podoba i w ogóle ten... My żyjemy w wielkim Big Brotherze, tyle bym powiem.
I wracając do tego tematu, tego, naprawdę, jak tak macie, podoba się wam moje fanzolenie, to polubcie tam, bo tam naprawdę macie szybciej czasem nawet powiadomienia, sprawdzajcie sobie to, macie szybciej powiadomienia, że coś jest, coś grą, jak macie ochota zagrać, czy coś, to już wiecie, że jest live, coś, ten, i idzie zagrać. Także zapraszam do wspólnych giercowania. Mam nadzieję, że sobie pogromy razem nie jeden raz i w ogóle. Dziękuję ślicznie. Także się ukłona. Mam nadzieję, że było widać. Pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia, tygodnia, miesiąca, przyszłego roku. Bo nie wiem, może ktoś na rok to nie ogląda. Także dziękuję ślicznie. Zapraszam na moje kanały, Facebooki, wszędzie was zapraszam. Do innych was zapraszam, też polecam innych streamerów. I to będzie wszystko tyle. Gardło mnie boli, czyli moment, że się wygodą. Dobra, lecę do domu, puszczę streama. Trzymajcie się, z Panem Bogiem. I niech moc PS5 będzie z wami.